TikTok to obecnie jedna z najpopularniejszych aplikacji na świecie. Pobrana już ponad 3 miliardy razy, z pozoru wydaje się nieszkodliwą platformą do rozrywki i zabijania czasu. Przyjrzyjmy się jednak bliżej, jaki może faktycznie mieć na nas wpływ oraz dlaczego została już zakazana przez niektóre kraje i służby. TikTok to platforma wideo, która opiera swoją działalność o krótkie, maksymalnie kilkuminutowe filmy, choć dominują na niej treści o długości poniżej 1 minuty. Platforma szturmem podbiła świat w roku 2018, kiedy to jej atrakcyjna, prosta formuła, połączona ze skoordynowaną akcją marketingową, spowodowała zdobycie przez nią prawie 55 milionów użytkowników. Dziś aktywnych użytkowników jest na niej ponad miliard. Tym, co dodatkowo odróżnia tę aplikację od innych mediów społecznościowych, jest to, że nie powstała ona w Dolinie Krzemowej w USA, ale w Chinach. By lepiej zrozumieć, co dokładnie za tym idzie, musimy cofnąć się do roku 2016. W tym czasie chiński rząd informował nas już od jakiegoś czasu, że ma ambicje zdominowania świata swoim modelem społeczno-kulturowym i zamierza zastąpić USA w roli najpotężniejszego kraju na świecie. Jednym ze sposobów, na jakie zdecydowały się Chiny, były potężne inwestycje w technologię śledzącą oraz sztuczną inteligencję, które manifestowały się w rozbudowywanym systemie oceny obywateli, który nie tylko oceniał dopasowanie chińskiego obywatela do wzorca postaw preferowanych przez rząd, ale także starał się przewidywać decyzje mieszkańców państwa środka celem usunięcia ze społeczeństwa jednostek mogących dokonywać działań wywrotowych. We wspomnianym 2016 roku chiński startup ByteDance wystartował w Chinach ze swoją aplikacją do oglądania krótkich materiałów wideo, TikTokiem, tam zwanym jako Douyin. Testy przeprowadzone w ojczyźnie przyniosły zarówno twórcom aplikacji, jak i tamtejszemu rządowi obiecujące rezultaty. W ciągu roku pobrał ją co dziesiąty mieszkaniec kraju, a jej formuła okazała się wyjątkowo dobrze przykuwająca uwagę. Zachęcony sukcesem rząd zdecydował się wspomóc finansowo kampanię marketingową TikToka, przygotowującego się na start w skali globalnej. Dzienny koszt tej kampanii oscylował wokół 3 milionów dolarów, jednak ostatecznie przełożył się na ogromny sukces i boom w krajach całego świata. Jednak ta współpraca z rządem chińskim to jedynie czubek góry lodowej. TikTok zagraża nam bowiem na co najmniej dwa sposoby i każdy z nich wymaga odrębnego omówienia. Pierwszy dotyczy natury samej aplikacji. Opiera się ona o banalny interfejs, w ramach którego możemy bardzo szybko scrollować pomiędzy filmami obserwowanych przez nas twórców lub materiałami polecanymi przez algorytm. Opcje, jakie mamy do wyboru, takie jak udostępniania czy lajkowanie, są umieszczone z boku ekranu, by nie utrudniać nam odbioru treści i nie rozpraszać naszej uwagi. Gdyż jeśli mówimy o uwadze, to przy okazji tej właśnie aplikacji znaczenie mają nawet ułamki sekund lub delikatne bodźce dekoncentrujące nas przy odbiorze treści. Jak wspominaliśmy, TikTok opiera się o treści niezwykle krótkie, najczęściej poniżej minuty. Toteż twórcy, jeśli chcą przykuć naszą uwagę do swoich dzieł, muszą zdobyć ją błyskawicznie, inaczej po prostu przeskrolujemy do kolejnego materiału. A istnieje już dziedzina, w której od lat uczymy się szybkiego uchwytywania czyjejś uwagi na krótkie momenty. Jest nią oczywiście marketing. Treści reklamowe, jakie pojawiają się w telewizji, internecie czy innych mediach, muszą być nie tylko treściwe, ale także łatwo przykuwać uwagę, inaczej po prostu je zignorujemy. Stosując więc taktyki zaczerpnięte z reklam, TikTok opiera swoje treści o krótkie relacje od gwiazd, minifilmiki komediowe, pokazy muzyczno-taneczne lub banalny, zero-jedynkowy przekaz opiniotwórczy. Wszystko to, co dla naszego mózgu wydaje się atrakcyjne lub wywoła wyraźną reakcję emocjonalną. Innymi słowy, karmimy nasz mózg łatwymi zastrzykami dopaminy opartymi o ekstremalnie skompresowane treści, które nas nie zmęczą przez swoją krótką długość. Zaś nawet jeśli część z nich okaże się dla nas nieatrakcyjna, to szybki scroll pozwoli nam wybrać kolejny film, po nim następny itd. Opisywane zjawisko nosi nazwę przerywanych wzmocnień. Polega na oszukiwaniu naszego mózgu pozytywnym bodźcem przerywającym ciąg tych negatywnych. Jest to zjawisko często występujące na przykład w relacjach międzyludzkich. Możemy sobie wyobrazić kobietę w relacji z toksycznym, przemocowym partnerem. Jednakże okazjonalne dobre słowo, wspólnie spędzony miły wieczór czy prezent sprawiają, że nasz mózg preferuje te pozytywne bodźce przerywające serię negatywnych i zaczyna wierzyć, że może będzie lepiej. Szybkie przełączanie między filmami na TikToku powoduje, że szansa, iż trafimy na coś interesującego, rośnie, a jeśli bodźce pozytywne pojawiają się odpowiednio często, to zamiast zaprzestać korzystania z aplikacji, będziemy scrollować godzinami. To zaś ułatwia uzależnienie i przekłada się na kolejny problem generowany przez aplikację.
W mediach nazywa się to problemem czasu skupienia złotej rybki. Pokolenie Z, a więc najmłodsi z nas, będący jednocześnie największymi fanami opisywanej aplikacji, uczą się na TikToku, że czas, przez jaki powinni utrzymać swoje skupienie, aby uzyskać pozytywny bodziec, nie musi przekraczać minuty. Przez to generują się problemy w innych sferach. Kłopoty w nauce, zrozumieniu bardziej skomplikowanych aspektów życia, do których się stopniowo dorasta, czy niechęć do poświęcania się wobec czynności, które nie przyniosą łatwego wynagrodzenia w formie szybkiego zastrzyku dopaminy. Z tego powodu najmłodsze pokolenie ma mieć również problemy z budowaniem długotrwałych relacji, panowaniem nad swoimi emocjami oraz z odnajdywaniem bardziej wymagających pasji. Wszystko to jest jednak zaledwie jedną stroną medalu. Drugą jest to, jak aplikacja zbiera informacje o nas oraz jak silnie powiązana jest z rządem z Pekinu. Jeśli bowiem przyjrzymy się zgodom, jakie wyrażamy instalując TikToka, okazuje się, że ma on dużo większy dostęp do naszych danych niż często oskarżane o ich zbieranie Facebook czy Google. TikTok nie kolekcjonuje bowiem jedynie informacji o naszej aktywności w sieci, ale również podpina się do innych aplikacji na naszym telefonie. Zbiera dane o zapisywanych przez nas zdjęciach, czytanych artykułach, przeglądanych sklepach, a także wiadomościach, jakie wysyłamy do innych osób przez komunikatory. Do tego sam TikTok przyznał się do przekazywania tych danych rządowi Chin, uzasadniając to przepisami wprowadzonymi tam w 2017 roku, które nakazują wszystkim chińskim podmiotom gospodarczym wspierać rząd i armię Chin w działalności wywiadowczej. W efekcie oznacza to, że korzystanie z TikToka pośrednio pomaga tworzyć ogromną kartotekę, jaką z dużym prawdopodobieństwem Chiny tworzą na temat obywateli innych krajów. Właśnie przez to niektóre rządy, takie jak Indie czy USA, za czasów prezydentury Trumpa, blokowały aplikacje. Co do tego drugiego kraju, to nawet po wycofaniu się prezydenta Bidena z decyzji poprzednika o blokowaniu TikToka, pozostał on nadal zablokowany w kluczowych dla bezpieczeństwa kraju instytucjach, takich jak Departament Stanu czy Pentagon. Ich pracownicy mają zakaz korzystania z aplikacji. W 2022 roku różne instytucje i podmioty na terenie USA nawołują do zwołania komisji senackiej mającej zadecydować, czy aplikacja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju lub nawet po prostu do zakazania jej. A sam Biden, który wcześniej odblokował TikToka w kraju, przyznał w jednym z wywiadów, że sprawa aplikacji jest krytyczna dla bezpieczeństwa narodowego. Jakby tego było mało, zwróćmy uwagę, że chiński Douyin, pomimo tego samego interfejsu, jest w istocie inną aplikacją niż TikTok, dostępny w reszcie świata. Chińczycy, eksportując TikToka na zewnątrz, u siebie pozwalają jedynie na jego zmodyfikowaną wersję. Chiński rząd jest znany z intensywnego kształtowania postaw swoich obywateli i to już od najmłodszych lat. Blokuje niektóre treści oraz ogranicza obywatelom czas, jaki mogą na przykład w ciągu dnia spędzić na graniu w gry komputerowe. W przypadku TikToka ta strategia rozbija się o promowanie określonych postaw i wartości. Dopuszcza się tam takie treści, które promują zdrowy tryb życia, ruch, ciężko pracujących i dumnych ze swojej pracy robotników, czy ludzi poświęcających się dla budowania bezpieczniejszych i stabilnych Chin. Słowem, aplikacja służy do promocji prospołecznych postaw i bycia zaangażowanym obywatelem oraz przy okazji do indoktrynacji ludzi do bycia wiernym partii. Odmiennie wygląda to w przypadku innych krajów, gdzie na TikToku widzimy swobodną promocję płytkich albo wręcz szkodliwych form rozrywki, rozrzutności, życia na pokaz czy wprost antyspołecznych zachowań. Możemy na przykład dostrzec symbiotyczne funkcjonowanie z TikTokiem podmiotów takich jak OnlyFans, którego zgubny wpływ wyjaśnialiśmy już w materiale poświęconym simpom. W internecie łatwo znaleźć poradniki, jak korzystając z TikToka przekierowywać jego użytkowników do treści z pogranicza pornografii na OnlyFans i oczywiście działalność taka nie jest w żaden sposób ograniczana przez włodarzy TikToka. Nie trudno o snucie podejrzeń, że chiński współpracujący z rządem podmiot, ograniczając szkodliwe treści na TikToku w Chinach, celowo nie robi tego w krajach zachodnich. Zasilając i tak trawiące nas problemy poprzez świadome promowanie tanich rozpraszaczy wśród osób ze zniszczoną umiejętnością skupienia się czy niską samooceną, jednocześnie troszcząc się o rozwój cech pożądanych wśród własnych obywateli. Do tego rząd z Pekinu wykorzystuje TikToka do wpływania na debatę publiczną w innych krajach. Banowane są tam bowiem treści, które mają dotyczyć prześladowania Ujgurów, mieszkańców Hongkongu czy Tybetańczyków, a promuje się treści wskazujące na inne zagrożenia. Spędzanie zbyt dużo czasu na tej aplikacji może odwracać naszą uwagę od zagrożeń płynących z kraju, który ma coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Jak więc widać, pozornie niegroźna rozrywkowa aplikacja może być jednym z istotnych narzędzi chińskiego reżimu w, jak on sam to określa, wojnie kulturowej, jaką Chiny prowadzą z resztą świata.
Można powiedzieć, że jest to swoisty koń trojański, którego sami pobieramy na telefony. Nie tylko wpływa on niekorzystnie na nasz mózg poprzez skracanie czasu naszego skupienia oraz przyzwyczajanie nas do łatwej gratyfikacji, ale także uzależnia nas poprzez mechanizm przerywanych wzmocnień. Jakby tego było mało, TikTok to narzędzie o potencjale wywiadowczym. Poprzez współpracę z rządem Chin oraz listę zgód pozwalających na niemal nieograniczony dostęp do naszej aktywności na telefonie, aplikacja jest efektywnym narzędziem do agresywnego pozyskiwania danych na temat obywateli innych krajów. TikToka można także postrzegać jako narzędzie kształtowania postaw ludzkich przez banowanie i promowanie określonych treści w Chinach i w innych krajach. Wszystko to nie znaczy, że na TikToku nie da się znaleźć wartościowych treści, czy że samo oglądanie śmiesznych filmików musi być problemem. Warto jednak zastanowić się nad ukrytymi i odłożonymi w czasie kosztami korzystania z niektórych ułatwień, zwłaszcza gdy zrezygnowanie z nich może być dla nas po prostu zdrowsze oraz, co ważniejsze, odcięcie się od nich jest dosłownie na wyciągnięcie kciuka. A na koniec zapraszamy też na zależy.pl, gdzie znajdziecie nowe, ciekawe wzory na koszulkach i kubkach. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.